Wydarzenia tej nocy miały zmienić oblicze auryjskiego półświatka. Przez kilka następnych dni dziennikarze próbowali odtworzyć ich przebieg, dopóki redakcje nie ugięły się pod politycznymi naciskami. Ale nawet zanim zaowalowane groźby nie związały im rąk, tylko jeden reporter, kierowany bardziej instynktem niż konkretnymi przesłankami, próbował powiązać późniejsze wydarzenia z zamieszaniem na pokładzie ślepego losu. Mikkel Evertsen z Orelian Standard rozmawiał z gośćmi kasyna i osobami z obsługi i może nawet rozwikłałby całą zagadkę, gdyby nie przegapił jednego istotnego faktu. Zignorował to, jak ważna była upuszczona taca krewetek. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. W tym odcinku kontynuujemy grę w Blades in the Dark Johna Harpera w naszym autorskim świecie Ghostpunk. Za moment usłyszycie mysz, Anię Janiszewską, Rafała Patatyna i Kamila Borka. Już teraz. No dobra. Macie wszyscy rozkład Bridget Rourke, zebraliście informacje, więc wiecie, jak wygląda codzienny kurs ślepego losu, pływającego kasyna Pelcik Woods, z którego macie wykraść Bridget Rourke. I jeszcze Domica Cornelia prosiła, żebyście nikogo nie skrzywdzili. Inaczej, Domica Cornelia prosiła, żebyście nie skrzywdzili ochrony Bridget Rourke. Tak, dokładnie to, tak to określiła. Ja od siebie jako prowadzący tylko dodam, że to kasyno należy do innego gangu, z którym dotąd nie mieliście żadnego zatargu, więc pewnie lepiej byłoby utrzymać taką sytuację i ogólnie rozciągnąć to na nie krzywdzić nikogo. Więc na tym etapie pozostaje chyba tylko rozpocząć skok, akcję. Czyli najpierw wybieracie sposób, a potem będzie engagement roll. A ponieważ ostatni kwartał graliśmy na zupełnie innych zasadach, to może tutaj przypomnę, jak to działa i jak to wygląda. No jeśli chodzi o podejście, to jakoś tak podstępem? To może przypomnę. Rodzaje akcji to napaść, w której wykonujecie przemoc wobec celu. Oszustwo. Zwabić, oszukać, zmanipulować. Ukradkiem. Przejście niezauważonym. Sposób okultystyczny. Z wykorzystaniem nadnaturalnych mocy. Społeczny. Negocjacje. Targi. Perswazja. I wreszcie transport. Transport, który jest opisany jako przenieście ładunek lub ludzi przez jakieś niebezpieczeństwo. Bo... Znaczy albo oszustwo, albo ukradkiem, albo jedno z drugim połączone. Znaczy jedno nie wyklucza drugiego. O. Jakby, bo rozmawialiśmy poprzednim razem na temat tego, że żeby ewentualnie zrobić jakieś zamieszanie, które odwróci uwagę, żebyśmy w tym czasie mogli Bridget wydostać, więc jakby to wtedy już nie będzie stealth, wtedy to będzie technicznie rzecz biorąc powiedzmy oszustwo, ale... Krzysiek, bo ludzie sobie pomyślą, że nas Blades in the Dark sponsoruje. To znaczy tak, potrzebuję, żebyście zdecydowali się na jeden, bo że tak powiem tutaj, cokolwiek wydarzy się potem, gra nie przewiduje łączenia ich na etapie planowania. Ja mógłbym zaproponować rozproszenie. Między którymi się wahacie. Mm-hmm. Między oszustwo a skrycie pokryjomu, potem ukradkiem. Stealth. Okej. Okay. Ukradek jako szczegół, który musicie mi podać na wstępie, wymaga punktu wejścia, punktu infiltracji. Natomiast oszustwo... Metody. Jako szczegółu wymaga, tak, metody oszustwa. Kto by się spodziewał. Czyli pomysł, żeby Angel ubrał się tak jak Bridget i żeby może ich podmienić jakoś w którymś momencie i żeby ta ochrona została... Ja przecież jestem ten. Ich tenem, tak. Nie. To też. Jestem rybką. Ja mam artefakt, który jest pod tym względem tutaj troszkę ryzykowny, ponieważ on działa tak, że jakby mogę założyć to jest chyba woalka, z tego co pamiętam, która sprawia, że jakby to nie będzie działało, bo to sprawia, że jakby osoba widzi tę osobę, której się najbardziej spodziewa.
w danym momencie. Co, gdybyśmy podmienili jakby szybko na zasadzie, wiesz, dosłownie Bridget Rourke wychodzi do toalety, a potem z toalety wychodzę ja, to to by działało. Tyle, że to działa tak samo na każdego tam. Więc jakby każda osoba teoretycznie, im więcej jest osób, tym więcej może być problemów, bo każdy może zobaczyć coś innego. I to jest skomplikowane. Gdybyśmy dali Bridget znać, żeby ubrała się w jakiś kapelusz. To jest jak najbardziej, znowu, Bridget jest waszą współpiskoczynią w tej akcji, wspólniczką, w związku z czym jak najbardziej możecie ją w ten sposób wykorzystać. To każmy jej się ubrać tak, żeby potencjalnie zasłaniało jak najwięcej twarzy i po prostu podmienimy ją na Angel. I Angel zostaje wtedy na łajbie? W sumie racja, bo to może zająć parę godzin. No właśnie, to będzie trwało, a ja tego długo nie będę w stanie utrzymać. Znaczy, to nie jest tak, że efekt nie jest ograniczony. Słuchaj, tak naprawdę potrzebujecie tylko, żeby Bridget czmychnęła, a potem mamy ten filmowy moment, kiedy Angel pokazuje ochronie, kim naprawdę jest, a ochrona, wiesz, puka ją w ramię, widzi, że to nie jest Bridget Rourke i jest takie, ale o co chodzi? Znaczy, rzeczywiście... Można to zrobić tak, żeby później ochrona mnie, po prostu ja będę musiał się z tym uporać i uciec ochronie i tyle. Czy są tam w tym kasynie jakieś prywatne loże? Na pewno. To łatwo będzie zrobić podmianę w takim razie. Czyli co? Czyli decydujemy się na to oszustwo? No, chyba tak. Na to wygląda. Okej, dobra. Engagement roll. Rzut, z jakiej pozycji zaczynacie całą akcję. Kto będzie rzucał? Po pierwsze, czy wszyscy macie kostki przy sobie? Tak. Si. Okej. Jeszcze mechaniczny aspekt, ponieważ po całej kampanii wyborczej nie mieliśmy standardowego downtime'u. Ja wam mówiłem, żebyście zmazali sobie... mówiłem wam, żebyście zmazali sobie dwa boksy stresu? Nie. Okej, tak? Zrobiliście to? Tak. Okej, ci, którzy dowiadują się teraz po raz pierwszy, zmazują sobie dwa boksy stresu. Nie, okay. Ale to było jakby przed poprzednią jeszcze przygodą, znaczy w sensie poprzednim nagraniem. A, to ja mam zero stresu w takim razie. No, to... ja mam jeden punkt, ale mam jeden punkt, ale on był chyba jeszcze w trakcie on tej był, przygody. Jak mi pomagałeś tak, w operze. Okej, dobra, to tylko się upewniałem. Okej, w takim wypadku engagement roll. Kto będzie rzucał? Ja! Świetnie. Myszu, weź jedną kostkę na szczęście. Czy ta operacja jest wyjątkowo odważna lub śmiała? Powiedziałbym, że nie. Największe kasyno w mieście porywamy w zasadzie córkę... Nie jesteście tam, żeby napaść na kasyno. Ale porywamy dziedziczkę największego gangu w Aurivium, znaczy jednego tak. Która chce zostać porwana. Ale jego tego nie wie. I może nie. Nas chcieć wyeliminować. Bardzo łatwo utopić, zadźgać, zaciukać, otruć i podpalić. Wciąż nie. Nie, yeah, I'm with Chris on this one, nie biorę dodatkowej kostki. Czy ta operacja jest wyjątkowo skomplikowana lub zależna od wielu czynników? Tak. Też powie... Nie. Poza tym, Myszu, nie rzucaj się tak, bo to jest na karną, ujemną kostkę. Więc nie. Czy szczegół planu wykorzystuje jakąś słabość celu? Uderza tam, gdzie jest najsłabszy. Mamy... W pewien sposób powiedziałbym, że tak. Znaczy, sam fakt, że współpracuje z nami osoba, którą próbujemy porwać, jest tutaj dużą pomocą. Znaczy, chciałem to policzyć jako osobne, ale dobra, policzymy to teraz. No to jest druga kostka. Powinniśmy przestać się wtrącać. Myszu, masz dwie kostki. Owszem. Czy cel jest zabezpieczony przeciwko temu, co się wydarzy? Nie jest. Powiedziałbym, że tak, ponieważ Bridget ma historię zrywania się tej ochronie. Oni wiedzą, że muszą na to uważać. Więc tu odejmujemy jedną kostkę, czyli wracamy do jednej. Czy wasi przyjaciele lub kontakty jakoś tutaj pomagają? Tak, jak najbardziej, zdecydowanie. Tutaj dostajecie tę kostkę za Bridget. To ja w tamtym punkcie bym chciał zgłosić moją woalkę jako szczegół, który wykorzystuje jakby słaby punkt. To znaczy, mamy autentycznie kogoś, kto jest w stanie udawać Bridget. Jakby dosłownie wyglądać jak ona.
A to chcesz wykorzystać tą woalkę, jeśli może być problem z innymi osobami, które będą widzieć zupełnie coś innego? To będzie problem tylko jeżeli rzut nie wyjdzie. Trzeba znaleźć miejsce, w którym tak naprawdę są jakby są ochroniarze, tylko ochroniarze i Bridget. Okej, okay, dobra. Ewentualnie jacyś obcy ludzie. Zaraz się zapełdzimy w szczegóły w momencie, gdy mamy tego nie robić. To co, ja tam naliczyłem 3 kostki. Dwie szóstki. Uuu. Oh, dang. Starcie. I piątka. Okej. No dobrze, to jest wyjątkowy sukces. Od razu pokonaliście pierwszą przeszkodę i jesteście w kontrolowanej pozycji przed nadchodzącą. Dobra, to mam to w głowie. A teraz powiedzmy sobie, gdzie jesteśmy. Jeden z ochroniarzy się upił i w ogóle nie przyjechał. No nie, bo to nie zależy od was, jakby coś takiego nie może się wydarzyć. A, okay. Chęp jednego z nich upił. Chyba, że to my tego spijemy. Dobra, okej. Okay. Cisza, cisza na planie, kamery, światła, akcja. Jest wieczór. Ślepy Los jest pływającym kasynem Pelcich Wód. Jest to cały statek kasyno, który, jeśli kojarzycie westerny czy amerykańskie filmy o pływających kasynach, to jest właśnie taka rzeczna łódź. Płytkie dno, duże koła napełdowe na obu burtach i jeszcze na rufie. Oczywiście jesteśmy w Aurivium, w związku z czym one mają, każde koło jest zasilane swoim własnym osobnym silnikiem, z którego unosi się tam spektralna zielono-niebieska poświata. Oczywiście Aurivium jest miastem portowym i tutaj tak naprawdę ta jednostka wygląda tutaj dziwnie, bo to jest jednostka rzeczna, podczas gdy tak naprawdę wszystko inne, co pływa w tym mieście, jest przyzwyczajone do ruchu morskiego. Ale też te kasyna są zaprojektowane tylko po to, żeby tam sobie turkotać pomału kanałami pomiędzy różnymi wyspami Aurivium, ewentualnie udać się tak odrobinę tylko wyjść z portu, tak żeby pasażerom pokazać, patrzcie, tam jest morze, i od razu wrócić. A myślę, że weszliście wszyscy na pokład. Bridget prawdopodobnie podrzuciła wam wejściówki. To jest gala, to jest duży event, tak jak mówiłem, to jest pierwsze takie duże wydarzenie, taka duża noc, która ma przyciągnąć klientelę na pokładzie tej nowo zwodowanej jednostki. Weszliście na pokład dzięki wejściówkom od Bridget i co? I prawdopodobnie gdzieś się tam rozpierzchnęliście w tłumie, żeby potem każde mogło wykonać swoją czegoś planu. Przy różnych stołach do ruletek, do różnych gier karcianych, do kości stoi cała masa gości wszelkiej maści. Oczywiście jest tutaj pewna stratyfikacja, niektóre pokłady są tylko dla lepiej płacących gości, jest jakiś obszar zarezerwowany tylko dla VIP-ów z bardzo specjalnymi wejściówkami. Ale tak czy inaczej, klientela jest bardzo barwna. Mamy tutaj cały przekrój Aurivium i nie tylko, łatwo widać zagranicznych gości z innych miast, państw, jacyś Aurelianie w togach z Urbis Aurea, jakaś grupa raterów i karapaków z Rostfold. Nie są to zresztą jedyne karapaki na pokładzie, gdyż prędzej czy później każdemu z was rzuca się w oczy ekipa zebrana wokół senatora elekta Bernarda Bazarda, szefa pasieki, któremu towarzyszy paru karapaków, paru raterów i ludzi z tej drobniejszej organizacji handlowej, związku gildii i cechów, tak to nazywamy, planktonu. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, na górnym pokładzie wszyscy szykują się na walkę. Tam jest ring i już pomału goście zaczynają wyudrować w tamtą stronę. Ponieważ za nie bardzo długo ma się rozpocząć pojedynek pomiędzy Albertem Blanke i Denisem Dalem. I co? I wyrzuciliście ten krytyczny sukces. Skoro pokonaliście pierwszą przeszkodę, to oznacza, że jesteście już gdzieś, gdzie Bridget znalazła wymówkę, żeby na moment odseparować się od swojej ochrony. Także nie musicie odłączać jej, nie musicie szukać tego momentu. Ten moment już tu jest. Jakby jeśli macie pomysły,
jak to wygląda, w którym miejscu do tego doszło. Przypomnę wam, ochrona Bridget składa się z 4 osób. W tym momencie zresztą wszystkie już prawdopodobnie możecie zobaczyć. Więc zazwyczaj nie odstępują jej Lee Sheridan, który jest ichtenem, rewolwerowcem i szefem tej ochrony. Nina Hayes, ichtenka, która jest bardzo dużej postury, ma takie rdzawo-brunatne łuski i wygląda jak ktoś, kto mógłby zabić człowieka gołymi rękoma, albo Aurelianina. Właściwie pewnie na Blobosa też znalazłby sposób. I jest jeszcze Jack Shaw, Aurelianin, o którym prawdopodobnie Bridget powiedziała wam, że jest byłym policjantem. Dlatego podchodzi do tego. Tamta dwójka ma, że tak powiem, pochodzenie bardziej mafijne. Jack Shaw pochodzi tak jakby, wywodzi się z drugiej strony barykady, więc on trochę podchodzi do ochrony w taki bardziej, że tak powiem, oficjalny sposób. Tak jak myślimy o ochronie jakiegoś polityka, on ma ze sobą jakieś mniej więcej takie doświadczenie. I jest jeszcze Rowan Reed, ichtenka zdecydowanie mniejsza od Niny, też ma takie bardziej typowe zielono-niebieskie ubarwienie, nie rzuca się w oczy. I ona się utrzyma w oddali, ona zawsze podąża te kilkadziesiąt metrów za grupą i po prostu po to, żeby mieć inną perspektywę na wydarzenia. Więc tak to wygląda, to się dzieje, jest rozgwieżdżona noc, pogoda się zdecydowanie poprawiła, księżyc wysoko na niebie i ponieważ macie krytyczny sukces, Bridget jest już gdzieś, czeka na podmiankę, już gdzieś się odseparowała od ochrony. Czy macie pomysły, jak to może wyglądać, gdzie to może być? Damska toaleta. Proste, ale skuteczne. Kamil, jesteś wytłumiony. Sorry. Mam taki pomysł, żeby może jeszcze przed skokiem się dogadaliśmy na zasadzie, że Bridget poinformowała swoich ochroniarzy o tym, że będzie miała spotkanie z jakby petentem, jakby pewnym potencjalnym kontaktem biznesowym, w związku z czym, który jakby wynajął im prywatną salkę gdzieś w kasynie. Więc jakby ochroniarze mogą tam wejść, sprawdzić, czy nikogo tam nie ma, a później jakby wchodzi tylko... Czekaj. Trochę się zapędziłem, bo teraz zastanawiam się po prostu, jak to zrobić. No ale nie, jest prywatna salka, w której jakby jest biznesmen, Blobos. Tutaj Hemp może się troszkę ten... zrobić po prostu jakiegoś przypadkowego Blobosa, żeby nie wyglądać jak Hemp, bo jakby problem, jaki widzę, jest taki, że ci ochroniarze nas prawdopodobnie znają, bo nas widzieli z Bridget już wielokrotnie, choćby wczoraj, podejrzewam, no bo jakby jak wchodziliśmy się spotkać z Bridget, to oni prawdopodobnie tam byli. Owszem, jest taka ewentualność. Więc mają nas dosyć na świeżo. W związku z czym, tak, jakby Hemp musiałby się tutaj trochę podmienić. Nie ma problemu. Czy my wszyscy weszliśmy do sali na rozmowy z Bridget, jak byliśmy u harpunów? Wydaje mi się, że nie wszyscy. Wydaje mi się, że poszliście tam grupą. Mi też się tak wydaje. Ale nawet gdybyśmy nie poszli tam wczoraj grupą, to po prostu jakby z Bridget się widujemy, jakby poza kadrem. Jakby trzeba założyć, że jakby ochroniarze wiedzą, kim jesteśmy. Bridget była w kryjówce Kretów, no to wtedy jakby ochrona nie weszła z nią do kryjówki, ale wiedziała, że tam jest, obserwowała budynek i tak dalej. Poza tym jesteśmy Krety Grety, znają nas. Z gazet. Znaczy, na tym... Raz, że tak, wasze portrety, te listy gończe za wami były w gazetach, portrety pamięciowe, a dwa, że jesteście już gangiem drugiego rzędu, w sensie drugiego poziomu. I tak, zasadniczo w tym momencie zorientowani w półświatku wiedzą, kim jesteście. Przepraszam, patrzę na podnoszącego się kota, bo to jest w tym momencie najważniejsza kwestia. Ja też. Kot!
Kot się przeciąga. Myślę, to znaczy, biorąc pod uwagę, że to jest coś, co już nam się udało, no to jakby jeśli oni wprowadzają Bridget do takiego pomieszczenia, w którym siedzi Blobos, poważny biznesmen, to tak naprawdę możemy po prostu powiedzieć, że reszta w tym momencie wchodzi za okna, bo wiesz, weszliśmy tam wcześniej, schowaliśmy się, po prostu wyszliśmy na, jakby na burtę przez okno na, wiesz, i po prostu siedzieliśmy tam tak, dopóki Bridget nie weszła i ochroniarze nie sprawdzili i wyszli znaczy, z powrotem. Pytanie, czy w ogóle już jesteście tam potrzebni, jakby przypominam, w jaki system gramy, jakby nie, na tym etapie nie musicie deklarować, gdzie jesteście. Jasne. Dopóki ja jestem tam potrzebny, nie wymaga. Więc po prostu to ja prawda. Powinienem się tam jakoś schować. Więc tak, jakby jak najbardziej, to był krytyczny sukces, więc w tym momencie była tylko krótka scenka, kiedy Bridget wita się z biznesmenem, przemysłowcem, filantropem. Jakie imię podajesz? Glup. Przez umlaut. Glup Bobber. Z Glupem z Rostwold. Ochroniarz ten... Miałem ich imiona, już zapomniałem. Jack Shaw jeszcze tam rozejrzał się po raz ostatni po tym pomieszczeniu. No i wychodzą, odrzuca tylko Bridget, że wejdziemy za drzwiami, proszę pani. I zamyka ze sobą ja drzwi. Ja mówię, zanim zamknie drzwi, takie dwa cygara, jakby zaciągam się przez dwóch cygar, wypuszczam chmurę dymu i no, wreszcie przejdziemy do rzeczy. Gdy za Jackiem Shaw zamykają się drzwi, Bridget rozluźnia się ewidentnie i tak uśmiecha się i tak cicho tylko mówi: no dobrze, to następny etap planu. Okej, czy ja w takim razie, bo mogę rozwinąć ten pomysł z oknem, że po prostu my łódką tam podpływamy pod to okno, żebyśmy my mogli się z Bridget tam wymienić? Okej, przypominam, jesteście na pokładzie, to jest okręt, znaczy nie używamy słowa okręt, bo to są tylko statki marynarki wojennej, to jest duży statek, w związku z czym tak, oczywiście ta prywatna salka ma tam jakieś okno, ale mówimy o kilku poziomach do wody, kilkanaście metrów co najmniej. No, Bridget jest ich tenką, może skoczyć na główkę. Albo mam jakąś drobinę. I to nie będzie niepokojące dla nikogo na pokładzie, że nagle ktoś z kasyna skoczył na głowę do rzeki. Przypominam też to, co mówiliśmy wcześniej, że w momencie, gdy ślepy los nie przybija w trakcie tego wieczornego kursu w żadnym punkcie, tak jak jest dzisiaj, z uwagi na to specjalne wydarzenie, kolejni goście przybywają na pokład ze stateczków, łodzi, które przybijają do ślepego losu. W związku z czym tam dookoła kręcą się różne jednostki pływające. Ale nie mówię, że to jest niemożliwe. Tak, jakby Bridget jest ich tenką, Bridget może wykonać ten skok. A nie możemy jej po prostu wyprowadzić bezpośrednio i tak jak inne statki przybijają do tego kasyna po prostu wyjść? Skoro nie ma ochrony. Chociaż chwila, bo jest ta Rowan, która obserwuje całą właśnie, sprawę ona z daleka. Jest, więc... No właśnie. Ona by mogła to zauważyć. Jeszcze gdzie jest ta Rowan? Skąd ona Rowan ma obserwować całą sprawę jakby z dystansu, żeby mieć inną perspektywę na to. Okay. Więc ona pewnie się może kręcić. Jest. Tak, ona się może kręcić. Dobrze, to ja zaproponuję, że w momencie, kiedy żeby zrobić dystrakcję i żeby ochroniarze i Rowan byli zajęci czymś innym, proponuję, że owszem, w momencie, kiedy Bridget wyskakuje oknem na pokład i my ją w drugą stronę odprowadzamy do czekającej na nas naszej łódki i zmykamy, to ja bym zaproponowała, że w tym momencie Angel w stroju Bridget i w tej woalce wypada z tej loży pod tytułem: o nie, nieświeże owoce morza, i biegnie do toalety. Bo oni się spodziewają, że jeżeli ktoś wybiegnie z loży, to będzie to Bridget, więc jak zobaczą Angel w woalce, no to będzie Bridget.
i wtedy robimy dystrakcję, wszyscy są skupieni na Angel biegnącej do toalety, z której potem może wyjść jako ona, technically, a my w tym czasie w drugą stronę z Bridget. Jak dla mnie to jest legit. To jest legit. No dobra, okej. Okay. A jak się coś zesra, to się będziemy martwić. Tak, dokładnie. Jak się zesra, to przynajmniej będzie w toalecie. To by już wymagało rzutów na tym etapie. Będę udawał, że nie usłyszałem właśnie Rafała. Ty się kolejność, jeden nie śmiejesz. Kolejność wydarzeń. Kto opuszcza tę lożę pierwszy i które udy? Ja myślę, że... Znaczy tak. W loży moim zdaniem była Bridget i Hemp, po czym wchodzi tam Angel, nie ma sensu, żeby reszta z nas się tam pchała. Mm-hmm. I potem Angel w walce wybiega, biegnie do toalety i w tym samym momencie... Ja bym to odwrócił, znaczy może niech najpierw wyjdzie Hemp, na zasadzie wiesz, skończyliśmy, Hemp wychodzi, ponieważ po prostu martwię się, czy oni nie będą chcieli go zatrzymać, jeśli Bridget nagle wybiegnie, wiesz, otruta z pomieszczenia. To jakby ochroniarze mogą zadawać niewygodne pytania. Ja mogę wyjść, będąc oburzonym, że ci nie pasuje zapach moich cygar. Ale słuchajcie, i ty wybiegasz, jedno... że... Czy nie lepiej, żeby ona trochę dłużej została na tym spotkaniu z Hempem? Nawet jeśli znaczy, pójdzie tak, na chwilę do łazienki, potem wróci. Nie robimy tego od razu, nie? Mhm, no tak, tak, bo chodzi mi stricte o to, że jest jednak zagrożenie, że inne osoby zobaczą Angel w walce i zobaczą zupełnie kogoś innego i może podejdą na rozmowę, która się nie będzie kleić, wiecie. Znaczy, zakładam, że jeżeli Angel w walce będzie biegła, jakby to liczę na to, że nikt nie będzie chciał zastąpić drogi, ale z drugiej strony nie wiadomo. Okej. Czyli punkt pierwszy. Bridget opuszcza lożę. Tak, i najpierw się tym zajmijmy. Jakby co się dzieje z Bridget po opuszczeniu loży, bo później wrócimy do tego, co się dzieje, kiedy Angel wychodzi i Hemp. Okej. To jest dziwne, kiedy ktoś wychodzi oknem skądkolwiek i jak już mówiliśmy, w pokasynie kręcą się goście, w związku z czym ktoś to może zauważyć. To jest system, w którym mistrz gry nigdy nie rzuca, natomiast to jest działanie NPC-a, które jest istotne dla was, w związku z czym niech ktoś rzuci za Bridget, poproszę. Możemy ustalić na przykład, że ktoś jej pomaga, jakby zrobić to w miarę ten i cichutko. Po prostu tak, to jest... Okej, najpierw uściśle, Kamil, wyrwałeś się, więc ty rzucisz za Bridget, więc najpierw powiem, rzuć za nią 4 kostkami. Teraz mi powiedz, czy chcesz jej pomóc jeszcze. Znaczy nie, ja 4 w ogóle jakby miałem jakby inne w ten, co innego chciałem powiedzieć, znaczy chodziło mi o to, że jeśli NPC nie wykonują rzutów, to gracz wykonuje rzut na to, czy jakby po prostu dobrze wyczuliśmy moment i jakby wiesz i wyciągnęliśmy Bridget w odpowiednim momencie, kiedy akurat nikt nie patrzył, że to jest bardziej rzut na czujkę niż rzut na to, czy Bridget zrobiła to z finezją i gracją. Właśnie jakiś przekonałeś mnie. Tak, to jest tą czujką. Zelda może być. Zelda zawsze była dobrą czujką. W takim wypadku poproszę od Zeldy o rzut na wyczucie, który będzie pewnie jakimś surveyem. Survey. Dobra, mam jedną kropkę na to. A więc... Greta nie ma więcej kropek na to? Greta ma więcej kropek na to. To dawaj, Greta. Dobrze, to w takim razie ja będę czujką, a Zelda będzie w odwodzie jako... Zapasowa czujka. Tak. Potrzebujesz pomocy? System redundancji alarmowych. Tak, bo jakby Greta nie ma teraz mobilności, więc Greta tylko może powiedzieć na zasadzie teraz, a Zelda może ewentualnie pomóc, jeśli coś się zesra, i bo Zelda jest szybsza i ten może uciec. O, czekajcie, to jest pytanie kompletnie od rzeczy i wymaga zastopowania akcji, ale hej, to my, czemu nie? Myszu, czy to, co Kamil właśnie powiedział, jest prawdą, bo mechanicznie Greta jest już zdrowa. Aha. Pytanie, czy ona wciąż udaje okulawioną? Dla słuchaczy, którzy nie widzą mojej twarzy i tego, jak zawadiacko macham brwiami, to odpowiedź brzmi tak, Greta udaje. Nice. Okej, dobrze, istotny szczegół. Yep. To wróćmy do rzutu na czucie Grety. Czujcie?
Czujkowanie. Czułkowanie. Czujcie Grety. Nie, czujkość. Zelda może czułkować. Cztery. To prawda. Dobra, to nie jest problem, ponieważ dzięki krytycznemu sukcesowi na engagement roll zaczynaliście z kontrolowanej pozycji. Właśnie, nie graliśmy w to 4 miesiące, ja muszę zadeklarować pozycję i efekt na samym początku, zanim ktokolwiek rzuci. W związku z czym z kontrolowanej pozycji częściowy sukces oznacza, że albo są jakieś negatywne konsekwencje, albo możecie się wstrzymać i poczekać na lepszą okazję. Aczkolwiek chyba tracicie wtedy kontrolowaną pozycję. Niech ja to znajdę. Tak, możecie spróbować innego podejścia albo zrobić to z niewielką komplikacją, mniejszym efektem, albo ktoś zostanie lekko zraniony, albo przejdziemy od razu do ryzykownej pozycji. Czy moja umiejętność Shadow, która pozwala mi użyć Special Armor, żeby powstrzymać konsekwencje z wykrycia lub Security Measures, może tutaj coś pomóc? Mogłaby, tylko nie wiem, czy możesz tego użyć przy nie swoim rzucie. A, okej. No dobrze. Próbuję się uczyć od Austina Walkera, on zawsze mówi, bądź fanem graczy, więc jeśli chcesz to zrobić, okej, tylko powiedz mi, jak to robisz, w sensie... Co dokładnie się dzieje? Czy po prostu widzimy, że strażnicy zwracają uwagę... Myślę, że niewielką komplikacją w tym wypadku byłoby to, że gdy Bridget zaczyna się przekradać na znak dany przez Gretę, jednak ze dwie osoby z pokładu ją dostrzegają. Jakiś człowiek i towarzysząca mu Aurelianka pokład niżej nagle zadzierają głowy i mają takie: och, Bernardzie, czy widzisz? Więc w tym momencie Harold, Zelda... They're lesbians! W tym momencie Zelda robi... co? Czy byłaby opcja, żeby Zelda chodziła tam jako kelner z tacą? I po prostu w krytycznym momencie albo zaproponowała im jedzenie, albo coś wylała kogoś? Myślę, że to drugie lepiej odwróci uwagę. Dobrze, to może nie wylała, bo wylanie to już tak, że zupełnie strój się popsuje. Może po prostu niosło jakieś, nie wiem, krewetki czy coś w tym stylu na tacy i nagle wszystkie jej się wywaliły na suknię tej pani. I zaczęła oczywiście bardzo przepraszać. I, ależ uważaj, i ogóle... co ty robisz? No daj spokój, to jest... Przepraszam. Bogowie! Przepraszam, mam za dużo kończyn, ale posprzątam wszystko super szybko. Bardzo przepraszam. I z wszystkimi kończynami. Mało, że posprzątasz. To jest po prostu oburzające. Wymagam zadośćuczynienia. Bernardzie, zrób z tym coś. Mogę przynieść coś państwu do picia albo do jedzenia, co tylko chcecie. Lub przynieść mokrą chusteczkę, żeby oczyścić ubranie pani? Moja droga, to jest przecież oczywiste. I tak, poprosimy wino. Czerwone. Dobrze, już biegnę. No i biegnie to uczynić. Nie no, przyniesie i ona jest uprzejmą osobą. Jakie to zeldowskie. Baby jest. Okej, dobra. Pierwsza akcja. Udało wam się wyprowadzić Bridget z loży. Udało wam się uniknąć konsekwencji dzięki Zeldzie. Krok drugi. Hemp opuszcza lożę. To nie wymaga rzutu, chyba że chcesz, żeby to miało jakieś dodatkowe efekty, poza tym, że znajdziesz się poza lożą. Nie, po prostu wychodzę nadęty, trochę oburzony, że tak negocjować to się nie da i tylko chmury dymu za sobą zostawiam. Aurelianin odprowadza cię wzrokiem, nie rusza się z miejsca, natomiast ta towarzysząca mu ichtenka zagląda do loży w tym momencie. Proszę pani, czy już... To ja wychodzę z siebie. Czy możemy zrobić jakby... Znaczy, to nie chcę jakiegoś flashbacka tutaj robić, tylko po prostu chodzi mi czysto fabularnie Angel, która uczyła się od Bridget
na zasadzie siedziały naprzeciwko Bridget, jakby powtarzała pewne frazy, a Angel uczyła się, jak je powtarzać, jakby jej tonu głosu. Irlandzkiego akcentu. Tak. No. Okej, okay, i co mówisz? Jaka to fraza? Myślałem, że nigdy nie skończymy. Czy on już zniknął? A, tak, Blobos już poszedł. Lecz do toalety z owocem morza mi nie służą, szczególnie nie w połączeniu z cygarami. I po prostu i wtedy daję w długą. Okej. Okay. No więc zanim to wszystko się wydarzy, to ja poproszę o rzut. Tak. Na co to ma być rzut? To jest bardzo dobre pytanie. Wybrałeś sobie kiepskie pożywienie na to, żeby ci nie służyło. Sway? Okej, okay. Czy biorąc pod uwagę, że... czy mogę jednak ten flashback wykorzystać nie tylko fabularnie, tylko do tego, że to jest rzut na to, jak dobrze mi się udało jakby wyuczyć manieryzmów i głosu Bridget, żeby po prostu oszukać ich. W takim wypadku i chciałbyś rzucić na co wtedy? Study. A, sprytne. Ale poproszę cię o zaznaczenie punktu stresu za flashback w takim wypadku. Okej, okay, that's more than fair. Jasne. Ponieważ jakby to jest jedyny efekt mechaniczny tego flashbacku, więc wyocenić punkcik nie wymagam. I chtenka, której nie służą owoce morza. To chcę tylko zaznaczyć. Jak tylko to mówię. Połączenie z cygarami. Dlatego dodałem o tych cygarach. Właśnie dokładnie miałem ten sam tok myślenia. Poza tym, wiesz co, to jest kanibalizm. Jakby w sumie... Nie. Jak ty byś skończył kolację z Hannibalem Lecterem, też mógłbyś pobiec do toalety. Nie, absolutnie nie. Nie tym jest kanibalizm. Wiem, że ludzie jedzą małpy, przypominam. Znaczy, mi się nie zdarzyło, ale... Ludzie jedzą ludzi. Ludzie jedzą małpy? No tak, i wtedy to jest kanibalizm. Ja nie jestem pewien, czy bym nie pobiegł do toalety po zjedzeniu małpy. Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś małpy zjadł. Boże, okropne. No, meat is meat. Rzut. A, dobrze, więc tak, pozycja wciąż jest kontrolowana, bo po engagement rolu mieliście kontrolowaną, nie straciliście jej dziełki Zeldzie, mm-hmm. więc pozycja jest kontrolowana. Efekt, powiedziałbym, będzie standardowy, osiągniesz to, co chcesz. I rzućże. To jeśli to jest kontrolowana, to rzucę tylko swoimi dwoma kostkami i jeszcze nie będę nic dodawał do tego. Z 5 i 2. 5 i 2, dobra. Piątka, znowu kontrolowany częściowy sukces. Wahasz się, wycofaj i spróbuj innego podejścia, albo zrób to, co chcesz, z drobną konsekwencją. Następuje drobna komplikacja, masz mniejszy efekt, cierpisz lekkie obrażenia, albo kończysz w ryzykownej pozycji. Myślę, że jeśli o mnie chodzi, to powiem, że to będzie zredukowany efekt, który będzie polegał na tym, że jakby przechodzisz po prostu koło Jacka Shaw'a, który w ogóle jakby, no tak, oczywiście szefować się czuje, nie ma sprawy, ten rewolwerowiec również cię puszcza, natomiast Nina Hayes, wielka ichtenka, idzie za tobą do łazienki i tam po drodze dopytuje, czy wszystko w porządku, czy wszystko w porządku, proszę pani. Słyszysz w jej głosie, że ona nie chce iść z szefową do łazienki, zwłaszcza jeśli szefowa ma żygać, no ale... Czy to dosłownie jakby robię... Nie mogę rozmawiać. I kończycie obie w łazience. W tym czasie, co się dzieje z Bridget? Bridget została wyprowadzona... Kto ją tam przyjął? Aha, Greta była czujką, więc to ma sens, żeby teraz na przykład Greta gdzieś ją zaczęła prowadzić. Tak. Dokąd? Zarzucam na nią jakiś, że tak powiem, mniej wytworny strój
Słuchaj, Bridget była przygotowana do tej akcji, w związku z czym myślę, że ona miała do sukni nosiła też jeszcze taki płaszcz, który teraz wywraca na drugą stronę i to jest jeden z tych ciuchów, które wywrócone na lewą stronę wciąż wygląda jak ciuch, a nie coś założonego na lewą stronę. Więc oczywiście zupełnie zmienia kolory. Ty jej podajesz jakiś kapelusz, żeby tak trochę kształt głowy zmienić i w ten sposób prowadzisz ją. I co? Czy plan jest taki, że Nenufar jest przycumowany do szczęśliwego losu? Ślepego trafu? Czekajcie, gdzie jesteście? Ślepego losu? Ślepego losu, tak. Tak. Okej. Okay. Jeszcze się zastanowię, czy po drodze nastąpiły jakieś komplikacje, ale na razie widzimy, jak Greta i Bridget... Oczywiście Łódź ma zmienioną nazwę dla niepoznaki. Rozumiem, tak. Dobra, więc wy się tam kierujecie. Czy Zelda dołącza do Grety po jakimś czasie? W sensie zanim odpłyną od statku, czy tylko Greta będzie? To ty grasz Zeldą. Ewentualnie Zelda może zostać w odwozie, jeśli będzie potrzebna w którejś scenie, to powiemy, że właśnie dobra, tam poszła. To potem się ustali w takim razie. Co Hemp robi po opuszczeniu loży? Czy zakładamy, że też znika w odwozie? Znaczy Hemp właśnie był w odwodzie, ale widzi, że ochroniarka poszła za Angel do toalety i tak dumam i chyba będę chciał jakoś pomóc. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay. Masz jakiś pomysł, czy poczekasz, tak, aż mam Kamil pomysł. Będzie miał pomysł? Znaczy, mam pomysł, mogę go najpierw wyłożyć i zdecydujemy, czy tak to robimy. Mogę przybrać postać trochę bardziej kobiecą, blobośliczną i blobośliczną. Well, yes, girl. Wejść do toalety za nimi i użyć mojej nowej umiejętności bym chciał. Venomous i potrafię wydychnąć chmurę pudru transowego, trans powder. To, czym tego ochroniarza na złomowisku w warsztacie omamiliśmy, że on sobie, o, motylki piękne te. Mhm. I generalnie ją najpierw ją tak omamić, a potem zamknąć w kabinie i wtedy będziemy mogli oboje wyjść. Czy to nie będzie podejrzane do... Jakby, bo zobaczą, że nie ma jednej z osób. Jednych z czterech ochroniarzy. Ale Angel może teraz wyjść bez... Tak. A, w tym sensie. Znaczy, jeżeli Angel i Hempina wyjdą w tym momencie z łazienki, to jakby teoretycznie... Nie wiadomo, Bridget co się stało. I Nina nie wyszły, więc... Mhm. Jakby no. przez chwilę to jeszcze nie będzie podejrzane. Przez chwilę. Okej, okay, czyli robisz to. Kamil, chyba, że ty masz lepszy pomysł? Nie, spoko. Znaczy, miałem pomysł, ale zrób to. Jakby okej. Okay. Więc robię to. Ja muszę się, muszę się zestresować, żeby z siebie te substancje wytworzyć. Poczekaj, bo to wymaga kilku pytań. Pytanie pierwsze jest takie, że muszę przeczytać dokładnie, jak to działa. Przypomnij mi, czym ty jesteś. Liczem jesteś. Ciekawe, czy dałoby się Blobosa jako licza przywrócić. On nie ma kości. Okej, okay, możesz tak. Kości możesz są potrzebne do liczenia. Zestresować, żeby wydzielić tę wydzielinę przez swoją skórę lub ślinę lub lub wydech. Tak, wpuścić do atmosfery jako parę. A, dobra. I tak, i będziesz miał również normalny efekt stresowania, czyli możesz dostać kostkę do rzutu albo zwiększyć efekt, jeśli przy okazji robisz rzut, a ja cię oczywiście poproszę o rzut przy tej okazji. Ale najpierw, zanim przejdziemy do rzutu, fabularnie powiedz mi, skąd to się wzięło i jak to wygląda? Jak to jest, że Hemp teraz robi takie rzeczy? No,
gdy eksperymentował z różnymi właśnie specyfikami, różnymi mieszankami alkoholowymi, zaczął też czasem przez przypadek, czasem z chęci przygody mieszać ze swoimi nalewkami również rzeczy ze swojego bandoliera. I któregoś dnia przesadził i przez cały dzień i noc spędził w transie w swoim hamaku, ledwo żywy, i jak się obudził z tego transu, to zobaczył, że wchłonął tego tyle, że potrafi teraz to wydzielać. Okej, czyli to praktycznie nie ma. Wpadłem do kociołka, jak byłem mały. Wypadek z promieniowaniem gamma. Powiedzmy, no. Jak on to przeżył? Ciężko. Wiesz, wcześniej latami budował tolerancję na tego typu substancje. No, na alkohol, ale nigdy na jakieś trucizny tudzież. No dobra, okej. Więc poproszę cię o rzut i czy masz pomysł, na co to będzie rzut? Bo jeśli na przykład chodzi o to, żeby zrobić to w niezauważony sposób, to będzie prowl, moim zdaniem. Mm-hmm. Oczywiście, jeśli chcesz to zrobić z taką precyzją, żeby ten obłok objął tylko tę ichtenkę, a nie tamtą ichtenkę, to będzie to chyba finesse. Czy ja bardziej myślałem, żeby był to konsort na zasadzie takiej, że jesteśmy w łazience, och, jaki piękny wieczór, cześć, próbować się zaprzyjaźnić z tą ochroniarką, jakby zbliżyć do niej na tyle, żeby po prostu bezpośrednio w twarz móc jej tym kichnąć tudzież. To jest kurde numer jak z animowanych odlotowych agentek po prostu. Ale to odwiedzenie musisz... w toalecie, puder. Znaczy, okej, znowu ten system mówi, sam gracz deklaruje, na co rzuca, więc, a ja mówię, jaki to ma efekt. Możesz rzucić na konsort, to będzie miało ograniczony efekt. Mhm. Ale oczywiście musisz się zestresować, żeby w ogóle to zrobić, i wciąż dostajesz normalny efekt zestresowania się, więc możesz go teraz wykorzystać nie po to, żeby dostać kostkę, tylko żeby zwiększyć efekt do standardowego. Mhm. Czyli normalnie miałbym, mam konsort 2, czyli za stresowanie się, żeby użyć tej umiejętności, miałbym 3 kostki w sumie. Czy... Tak, ale ja ci mówię, że będę miał konsort, 2. Będziesz miał ograniczony efekt, więc możesz ten stres wykorzystać, żeby mieć normalny efekt zamiast kostki. Okej. Dobrze by było mieć normalny efekt, a czy Angel byłaby mi w stanie jakoś pomóc ze swojej kabiny? Na przykład powiedzieć imię tej ochroniarki, żeby spojrzała się w drugą stronę, gdy ja trochę jeszcze bardziej się przybliżę. I jak ona odwróci głowę do mnie, to dostanie prosto w twarz. Sure, jakby to jestem w stanie zrobić pewnie. I to by mi dało kostkę dodatkową, więc jednak bym 3 rzucał. Dobra, żeby komuś pomóc, to jest jeden stres? Jeden stres. No a ja sobie dopisuję 2 stresy za plucie w sumie kwasem LSD. Stres. 2 punkty stresu. Dobra, rzucę tutaj. No dobra, i jeszcze pozycja. Kurczę, technicznie rzecz biorąc kontrolowana, ale z drugiej strony, gdy tylko ona się zorientuje, że ktoś ją próbuje otruć, to już nie będzie kontrolowana. Ale tak, no w tym momencie to jest kontrolowana. No, póki co kontrolowana. Ona może, jeżeli się nie uda otruć, powiedzmy, to przeleci koło niej, to mogę udać właśnie, że kichnąłem. Zresztą ja w sumie to będę robił poprzez kichnięcie, więc będzie wtedy podejrzana, jeśli się nie uda, tak? Wiem, o czym zapomnieliśmy. Ustalić load. To prawda. Przypominałem sobie dzisiaj, żeby was o to zapytać, zanim zaczniemy. Dobra, ale ponieważ jeszcze nikt nie zużył żadnego ekwipunku, jest na to czas. Znaczy, Kamil zużył woalkę. Ja muszę mieć light, bo jakby... Ma to sens. I oznacz 1 za woalkę. Ja przy light i tak mam 5, więc...
A normalny to jest, że wyglądam już podejrzanie? Tak. Znaczy wyglądam, jakbym się wybierała na skok. No. No tak. To ja też biorę light w takim razie. Wszyscy bierzemy light. No, nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś użył więcej niż trzy. Zapraszasz. Chyba, że jakieś kolejne sztylety, czy coś w tym stylu. Mhm. No. Okej, więc w momencie, gdy Angel wzywa ochroniarkę po imieniu, jakie Kamil, imię orientuj się, jak nazywa się ochroniarka? Ja wiem. Nina. Nina. Dziękuję. O, ja tego nie wiem, ale Angel to wie. Mhm. Jest Lee, Nina, Jack i Rowan. Dobra, Rafał, rzucaj. Przepraszam, ja moje alter ego chcę przybrać. Więc wchodzę jako bloboska z takimi długimi włosami częściowo zachodzącymi na twarz, znaczy żelowymi włosami. I w mojej głowie nazywa się Angeli. Angela. Okay. Angela. Peanut butter. Angela. Z brzegu najbliższej wyspy dobiega gra świerszczy. Dobrze. Wchodzi ta taka uśmiechnięta i takim głosem trochę. Cześć dziewczyno, co tam? Słuchaj, możesz mi pomóc zapiąć tutaj, mam taki, to tutaj obruszkę taką z wisiorkiem. I wtedy, wtedy imię od Angel. Sure, pewnie. Nie widzę żadnych dziur w tym wtedy planie. Jak ja się zbliżałem do niej, to ona odwraca głowę i kicham jej prosto w twarz i... No właśnie, dlatego nosimy rozerwę. Się udało? 6-4-2. Często mi wychodzi 6-4-2, mam wrażenie. Okej. Dzieją się rzeczy. Co się dzieje? Więc Hemp atakuje znienacka chmurą pyłu. Ichtenka zaskoczona wciąga powietrze, widać natychmiastowy efekt, że zaczyna się poruszać tak bardziej płynnie, ale wbrew sobie. Oczy jak spotki. Natomiast jest jeden drobny problem, polegający na tym, że ona jest potężnej postury i będzie potrzeba chwili, zanim to zacznie działać w pełni, a ona jakby wie, co robi i orientuje się od razu, że została podtruta. To jest... Deklarowałem tak, to jest Nina Hayes, w związku z czym ona wkłada na moment rełkę do kieszeni kurtki, wyciąga ją uzbrojoną w kastet i z takim groźnym błyskiem wokół, niepewnym krokiem, ale Nina podchodzi do Hempa, żeby go zdzielić. To jest moment na działanie oczywiście. To może być też moment, żeby Angel coś właśnie zrobił. Bo nawet chciałem się zapytać, ponieważ... Zdziel ją drzwiami! Czy, to ja mogę zrobić wreck. Nie, czy ja mógłbym po prostu, bo mam nową umiejętność, która nazywa... Wszyscy macie nowe umiejętności, co tu się dzieje? Która nazywa się The Devil's Footsteps i że kiedy się puszuję, czyli musiałbym na to wydać dwa stresy, ale już trudno, mogę wykonać jakby jakiś atletyczny wyczyn, albo mogę zdezorientować swoich wrogów, żeby się przez przypadek zaatakowali nawzajem. Co jakby chciałbym zinterpretować tutaj, że po prostu jakby Angel, wiesz, puka w ramię, żeby ona się na nią zasadziła i uniknąć tego ciosu, żeby ona poleciała po prostu zupełnie, wiesz, w drugą stronę, w głąb tam łazienki i padła na pysk. Okej, czekaj. Sam mi powiedziałeś, że ta umiejętność pozwala, żeby wrogowie zaatakowali się nawzajem. Znaczy, a ponieważ tutaj nie ma drugiego wroga, to chodzi mi o to, że ona tak atakuje powietrze, że lustro. Po prostu sama się nokautuje. Lustro atakuje. Jest częściowo pod wpływem transu. Jak kot. Ale nie, dobra, nie, bo zbije lustro i narobi rabanu. No dobra, okej. Wiesz co, ale nie mówię nie.
ponieważ mówiłem też przy braniu tej umiejętności, ponieważ to jest teoretycznie umiejętność lurka, ale ja ją brałem jako whisper, że ona jest tam jakoś połączona z moimi magicznymi umiejętnościami, to po prostu jakby, że ta ochroniarka zaczyna po prostu słyszeć szepty na zasadzie, wiesz, z tej strony, z tej strony. I po prostu, wiesz, zaczyna się atakować po prostu powietrze na zasadzie, tu ją ktoś atakuje, tam ją ktoś atakuje. Zasadniczo robimy jej z Hempem wspólnie bardzo złego tripa. Okej. No dobra, poproszę cię o rzut w takim wypadku i podobnie jak w wypadku umiejętności Hempa, wciąż dostajesz normalny efekt mechaniczny z tego zestresowania się tutaj. Znaczy, aha, okej, okay. Czyli to jest, dobra, bo to jest, że push yourself i to musi być przy rzucie jakimś konkretnym, tak? Dobra. Czy biorąc pod uwagę, że to jest magiczne, to może to być rzut na attune? Tak, ponieważ to jest magiczne, to może być rzut na attune. To razem z pushem mam 4 kostki. Chodź tu. Pozycja wciąż jest kontrolowana, ponieważ wszystko się dotąd udawało. I efekt będzie, no, standardowy w tym wypadku, to oznacza już jakby koniec. Tutaj sukces da już wam pełen sukces. Jest 5, 4, 1 i 6. 6, okej. Okay. To chciałem usłyszeć. W takim wypadku tak, Nina zaczyna się jakby... Tak, zamachnęła się już na Hempa, ale w tym momencie słyszy jakiś widmowy głos, w związku z czym to uderzenie kompletnie nie trafia celu. Hemp jakby faluje galaretą i bez problemu unika tego. I kolejnych kilka takich głosów sprawiają, że Nina zaczyna się okręcać na nogach co chwila. Wciąż utrzymuje tę pięściarską pozycję, wciąż jakby trzyma gardę i po prostu... Trzymając tę gardę i tak się okręcając, te ruchy są coraz wolniejsze, aż w końcu po prostu cofa się, opiera plecami o ścianę i po tej ścianie osuwa i siada na podłodze. I biorąc pod uwagę początek, tak, zaczyna coś, co będzie bardzo złym tripem prawdopodobnie. Także poradziliście sobie z Niną Hayes. Rafał, jesteś wygłuszony. Ale ten powder... przyjemny trans wprowadza. Tak, no dobra, ale chyba, że ktoś na tobie użyje jakiś. Znaczy, no, biorąc pod uwagę, znaczy, to byłby przyjemny trans, gdybym ja nie wszedł do akcji. Dobra, poradziliście sobie z ochroniarką w takim wypadku. Wciąż jesteście w kontrolowanej pozycji. Co się teraz dzieje? Czy ja bym mógł zarządzić jeszcze jeden flashback, w którym w siedzibie Kretów Angel spędza jakby wieczór przed tą akcją na uszyciu ubranka z podszewką takiej, że można ją wywrócić na lewą stronę. Że z jednej strony jakby wiesz, że wygląda jak ubranie Bridget, ale może po prostu wiesz, wziąć marynarkę, wywrócić na drugą stronę i wtedy wygląda jak zupełnie inna marynarka. Pewnie. A ponieważ powiedziałem już, że Bridget ma dokładnie taki sam ciuch, więc nawet nie będę ci kazał płacić stresem za to. Okej. Poproszę cię tylko o oznaczenie ekwipunku. Jedno. Okej, zaznaczę to jako subterfuge supplies. Dobra. I co teraz robicie, Angel i Hemp? Wychodzimy. Wychodzimy. I już rozchodzimy się... w tym momencie się... jako wy? Tak. Znaczy, ja nadal jako Angelina, a Angel ja jako Angel. A ja zdejmuję walkę. Okej. Okay. Wychodząc z łazienki widzicie, że... Widzicie, że Jack i Lee stoją w tym korytarzu, jakby zaczynają się powoli kierować w stronę łazienki. Na razie nie widać po nich jeszcze, że coś podejrzewają, tylko na zasadzie, że no, szefowa jest tam, no to chodźmy, bądźmy pod ręką. Więc kierują się w stronę łazienki, w związku z czym w momencie, gdy to się będzie przedłużać, w końcu tam zajrzą i się zorientują, ale na razie jeszcze macie czas. Dobra.
Czy to się dzieje równolegle z tym, że my już wynieśliśmy Bridget na naszą łódkę? Właśnie to się dzieje równolegle z tym, że Greta prowadzi Bridget w stronę Nenufaru. Zelda, przypomnij mi, ty byłaś w odwozie, prawda? Mhm. Ponieważ Zelda jest w odwozie, w związku z czym zakładam, że to oznacza, że jest w takim miejscu statku, z którego będzie wiedziała, jeśli Hemp i Angel będą potrzebować pomocy, albo Greta będzie potrzebować pomocy. Mhm. Czy masz pomysł, gdzie to jest? Pomiędzy wyjściem a tą salą, nie salą, tylko łazienkami. Tam, gdzie ostatni raz ich widziała. No tak, ale mówimy o dużej jednostce pływającej. Jakby w mojej głowie to oznacza na przykład jeden z tych takich otwartych na powietrze pokładów, mm-hmm. z których jest zasadniczo duży widok na rzeczy i tak dalej. No, może nawet na jakimś balkonie takim wyższym, żeby wszystko widzieć. No, to brzmi dobrze, to brzmi dobrze. Poproszę cię o rzut w takim wypadku. Któryś z tych wypatrujących. Jedną kostkę? Czy jakieś stadi do tego? Skoro to survey. To survey, okej. Okay. Tak, stadi dałoby ci mniejszy efekt i to. Ewentualnie możesz prowlem, że udało ci się wspiąć na taką pozycję, że wszystko dobrze widzisz. Okej, okay, nie chcę mi się teraz w to wczytywać na antenie, więc powiedzmy, że jasne, pewnie. Czyli prowl. Więc tak. Czyli pozycja kontrolowana, efekt standardowy. To chwila, dostaję kostkę za każdą kropkę w tej umiejętności, tak? Tak, tak. Czyli mam 4 teraz. Nie, czekaj, jakim cudem? Nie, chwilę, jedna bazowa i 3 za prowla. Nie ma czegoś takiego jak bazowa kostka. A, okej. Okay. Tylko na entanglement mamy jedną na szczęście. Aha. Dobra, okej. Czekaj, mam teraz wiele pytań na temat rzutów, które wykonywałeś przez całą tę kampanię. Ja zawsze pytałam was, ile kostkami mam rzucać, bo... Boję się, że nie ogarniam tego wystarczająco. Sam na początku tej dzisiejszej sesji nagrania mówiłeś, że nie graliśmy w ten system od 4 miesięcy, więc... No tak, tak. Dobra, tyle kostek, ile masz kropek w danej umiejętności. Jakby co, ja zawsze was pytam, ile mam rzucać, bo nie chcę się powiedzieć. Spokojnie. 6, 5 i 5. Okej, okay, czyli pełen sukces. W takim wypadku ze swojego miejsca... Więc tak, więc to pewnie będzie jakiś... Ponieważ to był rzut na prowl, więc ja nawet mam sugestię, co to znaczy i czemu to jest prowl, bo nie znalazłaś sobie miejsca na wysokim balkonie, znalazłaś sobie miejsce w jednej z łodzi ratunkowych, tych, które są podwieszone nad burtami, tam przykryte brezentem i po prostu Zelda wspięła się i spod brezentu łypie na i ma po prostu wszystkie górne pokłady stąd widzi. Mhm. Więc po prostu odprowadzasz wzrokiem Gretę z Bridget. W tym momencie prawdopodobnie Hemp i Angel też już wyszli na pokład. Więc obejmujesz wzrokiem pół statku praktycznie. Widzisz, że na górnym pokładzie, tam gdzie jest ring, w tym momencie zgromadził się już prawdziwy tłum. Widzisz, że na ringu już krąży, podskakuje i rozciąga się ten ludzki zawodnik. Dennis Doll. Orientujesz się też, że jest jakieś taka zniecierpliwienie. Na statku jest zniecierpliwienie, ponieważ dolatują do ciebie strzępy rozmów, że jego rywal w tym starciu, Aurelianin Albert Blanc, nikt nie wie, gdzie on jest. Więc teraz, skoro na razie nikt nie wie, gdzie on jest, a powinien być już w ringu, więc jakby zgromadzeni goście teraz oczekują jakiegoś wielkiego wejścia. Ale to są mniej interesujące rzeczy z twojego punktu widzenia. Z bardziej interesujących cię rzeczy dostrzegasz dwie osoby, które znasz. Jedną znasz dobrze, drugą znasz z opisu i pewnie mignęła ci w kompleksie harpunów. Mhm. O której chcesz usłyszeć najpierw? Tej, której nie znam. Tak, więc to jest Rowan Reed, ichtenka czwarta z ochrony Bridget, która idzie za Gretą i Bridget. W odległości kilkudziesięciu metrów widzisz, że jakby przepycha się przez tłum. Jeszcze masz wrażenie, że nie ma pewności co do tego, za kim właściwie idzie. Po jej ruchach wnosisz, że na razie jeszcze rozeznaje się w sytuacji. Też jakby usłyszałabyś, gdyby ona podnosiła jakiś alarm czy coś takiego. W związku z czym... Krewetki!
Krewetki! Też o tym myślę, ale czekaj, usłyszmy do końca. W zasadzie to jest wszystko, co chcę ci powiedzieć o Rowan Reed. Po prostu dostrzegasz ją, widzisz, że potencjalnie może narobić kłopotów. Mhm. A ta druga, a ta druga postać? Tak, ta druga postać towarzyszy senatorowi elektowi Bernardowi Bazardowi w głowie pasieki. I jest nią wysoki karapak o szarym ubarwieniu i takim ćmowatym wyglądzie ogólnie rzecz biorąc. I masz wrażenie, że go poznajesz. Tak, to chyba twój brat. Okej. Okay. A widać, co oni tam robią właściwie? To znaczy Bernard Bazard po prostu czerpie z życia. Widać, że właśnie wyszedł z jednego z kasyn i kieruje się w stronę ringu i rozmawia wesoło z towarzyszącymi mu osobami. Myślę, że on ci mignął nawet wcześniej i widzisz, że ten wianuszek otaczający go osób urósł. Nie wiem, na ile Zelda myśli w tych kategoriach. To, co jest jasne dla nas, że tak powiem, widzów tej sceny, to, że po prostu już przysysają się do niego osoby, które myślą, hej, on zaraz będzie w Senacie. Tak, to karapak, ale możemy coś na tym zyskać. Mm-hmm. Dlatego jest tutaj popularny. Natomiast tak jak mówię, Zelda chyba nie myśli takimi kategoriami, w związku z czym nie wiem, jakie ona wyciąga z tego wnioski. A Aaron, twój brat, towarzyszy mu... Masz wrażenie, że zachowuje się, jakby był jego ochroniarzem. A czy widać po jego twarzy, czy jest zadowolony z tego, z tego ustawienia, czy nie? Z tego dealu bardzo. Zapomniałam słowo po prostu. No. Tak jak znasz swojego brata, widzisz, że jest jakby doskonale usatysfakcjonowany tym wieczorem. Na pewno poświęca trochę czasu na przepatrywanie się im, ale z lekkim niepokojem, bo nie wie, co tam robią dokładnie. I nie wie, dlaczego Aaron tu jest, ale próbuje się skupić. Dodam tylko, ponieważ jakby nasi słuchacze wcześniej o Aaronie usłyszeli tylko, że był w żołdłach, uściśle, że jakby absolutnie nie jest wymalowany w żółte pasy tutaj, jest po prostu... Pewnie założył jakieś 3 ładne elementy garderoby. Mhm. Nie jest to kompletny strój, bo jak wiemy, karapaki raczej nie noszą kompletnych strojów. Ale zasadniczo jakby wygląda na dżentelmena. Mhm. No ale Zelda się chyba jednak będzie skupiać na ich misji, bo po to tutaj jest. I jakby musi pomóc Grecie i Bridget, bo po to tutaj przyszli, więc... Więc jakby skupia uwagę na tej Rowan, która podąża za Gretą i Bridget. No dobrze, to może, żeby popchnąć cię do działania, dodam, że widzisz, że Rowan pomału, ale skraca dystans dzielący ją od Grety i Bridget. Czy ja byłabym w stanie rzucić czymś w nią? Czy to byłoby zbyt podejrzane? Zależy, jaki efekt chcesz osiągnąć. Tą łodzią, w której siedzę. Nie, jakimś kamieniem, w sensie, bo myślę... Wiosłem. Bo jeśli ona już jest zdecydowana na to, żeby podejść do nich i zobaczyć, czy to jest naprawdę Bridget, to ja nie wiem, czy mogę odwrócić jej uwagę wywróceniem znowu krewetek. Ujmę to tak. Masz czas, żeby coś zrobić coś innego. To nie jest tak, że daję ci teraz pół sekundy na działanie. Masz czas... Jakby jakikolwiek masz pomysł, wysłucham go i powiem, czy masz na niego czas. Domyślna odpowiedź jest raczej tak. Myślę, że Zelda by tam zeskoczyła, w sensie oczywiście po kryjomu, i po prostu spróbowała wejść w drogę tej Rowan, ale w taki sposób, że chciałaby aktywnie zająć jej czas rozmową, ale z takiego poziomu, że jest pani potrzebna gdzieś indziej i przysłano mnie, żeby jakby ściągnąć panią z powrotem do kasyna, bo po prostu ktoś pani potrzebuje. Okej, okay, czyli co? Czyli zastępujesz jej drogę i próbujesz ściemnić, że wysłali ją jej koledzy z ochrony? Tak. To jak najbardziej będzie rzut.
Dobra. Okej, okay, sugerowałbym Sway. No dobra, ponieważ to jest główna umiejętność odpowiadająca za wciskanie kitu w tej grze. Mam jedną kropkę na Sway. Czyli jedna kostka. Czy mogę się pusznąć do tego? Zawsze. Dobra. Rafał, byłeś wyciszony, cokolwiek mówiłeś. Spoko, i tak słaby dowcip. Okej. Okay. Więc tak, masz zużyć dwa punkty stresu, żeby dodać sobie kostkę do tego rzutu. Mhm. To jest znowu pozycja kontrolowana, efekt standardowy. Czyli dwie kostki, jeden za swoje, drugi za push. Tak, za dwa punkty stresu. Tak. Mogę ewentualnie zaproponować jakąś diabelską umowę za dodatkową kostkę wtedy. A co byś mi zaproponował? A to nie jest tak, że można push yourself or devil's bargain? Spojrzałam właśnie na swoją kartę. Tak, 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 można. W sensie, że nie, nie można obu naraz. Or, nie and. A racja, ktoś może pomóc i do tego można się zestresować. Dobra. Albo diabelską kostkę. Dobra. To jest to, co myśmy już parę razy się nacięli. To prawda. Ja chyba wezmę ten mysz za darmo może pomagać. O. Mogę, ale musiałabym powiedzieć, jak to robię, a w momencie, kiedy ustaliliśmy, że Greta nie wie, że jest śledzona, nie wiem, jak miałabym pomóc Zeldzie w udawaniu, że przysłała ją ochrona. Wytłumaczcie mi to, to spoko. Czy sama... chwila, bo czy my podczas tego takiego orientowania się w sprawie poznaliśmy imiona i nazwiska wszystkich ochroniarzy i w ogóle. Tak, Bridget nam powiedziała. Bridget spokojnie mogła je wam podać. Czy to nie byłaby trochę pomoc, gdyby Zelda powiedziała, że przepraszam, pani Rowan, pan Jack Shaw wzywa panią, jakby żeby użyła konkretnych imion i nazwisk, których się dowiedziała od Bridget, do tego, żeby jak najbardziej realistycznie... To jest bardzo dobry argument. Przekonujesz mnie, żeby dać ci... zwiększony efekt, ale nie kostka. Jeśli się uda, okej. Okay. No to dwie kostki. 2 i 3. 2 i 3, dobra. Wreszcie coś się zacznie dziać. szkoda, że przez Zelda. Pozycja kontrolowana, porażka. Aha. Wahasz się. Możesz kontynuować z ryzykownej pozycji, albo wycofać i spróbować innego podejścia. Krewetki. No dobra, okej, okay, czyli tak, czyli pierwsze, co się dzieje, to jest, że... A widzisz. Czyli ona ci nie tylko ignoruje, ona ci nie wierzy. Ojej. I ryzyko polega na tym, że to jest jakby... Tak, Rowan patrzy na ciebie, jakby puszcza mimo uszu wszystko, co jej powiedziałaś ponad te tam pierwsze dwa słowa i teraz tylko mówi... Skąd wiesz, kim jestem? Skąd znasz nasze imiona? Bo pan Jack powiedział, że coś się dzieje i zapytał, gdzie jest Rowan i jak... Ja jestem tutaj tylko kelnerem, ale chciałam pomóc i powiedziałam, że panią znajdę. Okej, okay. Na marginesie. To jest tak jak... Ostatnio widziałem takie porady RPG-owe, chyba przez Twittera mignęły, że tak jak w DD-kach runda walki to jest 6 sekund, które się rozgrywa 20 minut, jakby w scenach społecznych też czasami możemy zrobić sobie taką pauzę, żeby przemyśleć i dopowiedzieć pewne rzeczy, więc wciskam teraz pauzę, żeby powiedzieć ci, ten rzut nie wyszedł, jakby nie przegadasz jej, nie możesz teraz rzucić po raz kolejny na to samo, bo to już ci nie wyszło. Ona ci nie wierzy, ona ci nie uwierzy. Natomiast możesz spróbować, możesz się wycofać, zniknąć w tłumie, pozycja kontrolowana, ona nie będzie się tobą interesować, lub możesz spróbować innego podejścia. Ale to nie może być, wiesz, że dodasz teraz jeszcze jeden argument do kłamstwa. Czyli na zasadzie, że miałabym ją teraz na przykład zastraszyć, powiedzieć, że albo ze mną pójdziesz, albo ci, nie wiem, sadzę kosę pod żebra, czy coś w tym stylu, żeby jakby zmienić to skilla, na pewno będzie nieoczekiwana zmiana kierunku, ale o czymś takim mówimy, tak, inne podejście. Come with me if you want to live. Możesz się wycofać i rzucić jej krewetki pod nogi, żeby się poślizgnęła. Okej, okay, dobra, co mam super... z tymi krewetkami? Mam super głupi pomysł. Bo już wywaliła krewetki na tą parę wtedy. Mam super głupi pomysł, bo konsept to jest próba przyjaźni, tak? Zaprzyjaźnienia się. Coś takiego. Czy możesz mi opisać, jak wygląda Rowan? Możesz poderwać. Ona jest ich tenką, tak? Rowan jest ich tenką... Jak na ich tenkę jest stosunkowo niska, czyli wciąż zdecydowanie góruje nad Zeldą, ale zakładam, że to oznacza, że ma zaledwie ten 1,80 m.
Jak mówiłem, ma takie bardziej typowe dla aurifskich ichtenów ubarwienie, czyli niebiesko-zielone łuski, ciemniejsze na tej ozdobnej płetwie na czubku głowy. Jest ubrana elegancko, ale tak, żeby się wtapiać w tłum, czyli raczej na szaro, bez akcentów kolorystycznych. Z twarzy jest, jakby to ująć, jak wygląda niepozorna ichtenka. Jest trochę może pulchniejsza niż zwykle ichtenki bywają. Jest, jak mówiłem, jest drobniejszej budowy, więc tak, 1,80 m to jest wysoki wzrost, natomiast nie jest tak postawna jak większość ichtenek. Bo rozumiem, że Greta i Bridget są już tak jakby na wyjściu, że po prostu potrzebują jeszcze paru chwil, żeby po prostu wejść na statek i zniknąć, tak? Czyli to, co ja tutaj robię, to jest zajęcie czasu tej Rowan, żeby ona ich nie dogoniła, zanim one się oddalą, tak? No, tak, możemy... Znaczy, inaczej, to jest jedna z rzeczy, które możesz tutaj zrobić. Mm-hmm. Kompletnie inną rzeczą, którą mogłabyś zrobić, byłoby narobienie hałasu, żeby ostrzec Gretę i Bridget. A, bo... Aha, okej. Okay. Kurde, skoro te krewetki... mamy pauzę, jakby możemy rozważyć sytuację z kilku stron, tak? W tym momencie zagrożenie jest takie, że Rowan ewidentnie wie, że coś nie gra, nie wie jeszcze, że śledziła Bridget uciekającą, natomiast skracała dystans, żeby się przekonać. Znaczy znowu, nie wiadomo, czy ona podejrzewa, że to może być Bridget, wiadomo, że chce się zorientować, z kim właściwie ma do czynienia. Domyślnie to prawdopodobnie widziała Bridget wychodzącą przez okno. W związku z czym jest tu parę rzeczy, które... Okay. Zależnie od tego, jak to się potoczy, no to będziecie reagować. Jest opcja, żeby po prostu zająć jej teraz czas i Greta z Bridget odpłyną i nie ma sprawy. Jest opcja, żeby wznieść alarm, żeby Greta i Bridget uciekły już w szybszym tempie. Jest opcja, żeby narobić jakichś problemów Rowan, żeby ją tutaj po prostu zatrzymać, narobić zamieszania w tym miejscu też, żeby odwrócić uwagę. To może, czy ja bym mogła ewentualnie się dorzucić, bo jako się rzekło, Greta ma plany na każdą sytuację i plany na wypadek niewyjścia planów i myślałam, żeby jednym z planów Grety było to, że w pewnym momencie na statku wysiądzie energia. Biorąc pod uwagę, że mamy Angel, która potrafi różne rzeczy z duchami i spektralem, i mamy Hempa, który potrafi budować bomby, myślałam, że w ramach flashbacku przygotowania mogliśmy stworzyć ładunek, który powoduje... No wiesz, wyskakują korki po prostu. I że na łodzi mogły wyskoczyć korki, wtedy się robi ciemno i wtedy jakby... To był taki plan na zasadzie, mieliśmy stworzyć zamieszanie, a w momencie, kiedy mamy łódź, gdzie jest pełno ludzi i ma być walka bokserska, to nieważne, w którym momencie wysiądzie światło, wywoła to zamieszanie. I nieważne, czy to będzie w trakcie naszej próby ucieczki, czy czegoś innego, to jest nam na rękę. I myślę, że w tej sytuacji mogłoby się tak wywołać. Jeśli Zelda się może... To jest pomysł, tylko od razu dodam, że to będzie wymagało rzutu. To będzie już ryzykowne na tej zasadzie. To będzie ryzykowne na wiele sposobów. Długofalowo to już jest wchodzenie z butami na teren Pelcic Wood i robienie im rzeczy, przez które mogą być potem niepocieszeni względem was. Krótkofalowo mieszanie ze spektralem. Coś może wybuchnąć, mogą się pojawić złe duchy, jakby stawka może zostać znacznie podbita, jeśli ten rzut nie wyjdzie. Bo jeśli rozpatrujemy tą opcję, to mówiłeś, że Zelda mogłaby się wycofać i jakby od innej strony do tego podejść, więc jakby widząc, że ta sytuacja się zamienia w trochę niebezpieczną, to mogłaby po prostu wyjąć to urządzenie, tam ukryć się, wślizgnąć się do jakiejś tam sali, gdzie są te wszystkie
kable i coś tam, i silniki, i po prostu podłączyć to. Inaczej, bo mysz podaje to jako potencjalny flashback, jako retrospekcję, że ktoś to już przygotował i to w tym momencie zostaje odpalone. A ja myślałam, że trzeba aktywować jego proszka. Natomiast to, o czym mówiliśmy w wypadku Zeldy, że może spróbować innego podejścia, no to jakby no tak, to też liczyłoby się jako inne podejście. Ale zaczęłaś mnie wcześniej wypytywać o Wygląd Rowan i tak dalej, tak, bo jakbyś miała pomysł i nigdy go nie usłyszałem. Mam mały pomysł, ale boję się, że może nie wyjść, może wyjść głupio. Bo skoro ja właśnie zaproponowałam pomysł, który podcaście. Może wybuchnąć łódź, więc wiesz. Bo skoro to ma być próba przyjaźni, to pomyślałam, czy by Zelda po prostu nie próbowała powiedzieć, że po prostu, że widziałam cię tutaj na tym statku i jesteś taka super i no i ja wiem, że ty jesteś z tej ochrony, bo usłyszałam od tego Jacka, ale po prostu jak się tylko dowiedziałam, że jesteś ochroniarzem, to jest taki super zawód, ja zawsze chciałam być ochroniarzem i po prostu, czy mogłabyś mi, nawet obie jesteśmy niebieskie, czy mogłabyś mi dać jakieś rady, czy coś w tym stylu, bo wydaje się taka fajna i w ogóle jakby zająć jej jak najwięcej czasu mówieniem jak największej ilości informacji i zwierzania się i chwalenia. Na pewno ją skonfundujesz. A słuchaj, decyzja należy do ciebie. Dobra, to idziemy w to. Kości polecą i zobaczymy, co się stanie. To wezmę to, no w konsorcie mam dwie kropki. Okej, okay, tylko porażka przy poprzednim rzucie oznacza w tym momencie, że pozycja jest już ryzykowna. Co oznacza, że jeśli ten rzut ci się nie powiedzie, to ona cię przejrzy, ona się zorientuje, co robisz. Kurczę. Chyba będę ryzykować w takim razie, bo nie wiem, co lepszego moglibyśmy zrobić. Spuszuję się oczywiście, kolejne dwa stresy, czyli to są trzy kostki. Mogę zaoferować. A nie, czekaj. Mówiliście, że diabelska oferta jest albo ze stresowaniem, to, tak? To zamiast stresu, to co byś mógł mi zaoferować? O, chciałem zaoferować, że Jack i Lee dołączą tutaj. Nie, to tego chyba Zelda nie przeżyje. Nie tego. Okay. Nie, chyba nie. Dobra, kostki. Dwie jedynki i czwórka. Okej, czekaj. Czwórka to nie jest dramat. Czwórka oznacza udało się, ale. Ale jedynki. Ryzykowna pozycja, częściowy sukces. Udało ci się, ale jest konsekwencja. Odnosisz obrażenia, zachodzi komplikacja, masz zmniejszony efekt albo kończysz w desperackiej pozycji. Dobra, to zrobimy tak. Rzeczy, które się dzieją, to wygląda tak. Zelda zaczyna mówić te wszystkie rzeczy i Rowan w pierwszej chwili jakby na początku próbuje jeszcze cię bez podnoszenia głosu, próbuje cię przekrzyczeć, czyli po prostu stanowczo ignoruje twoje słowa i wciąż zadaje te pytania. Tak, ale skąd wiesz, jak się nazywam? Tak, ale skąd wiesz, kim jesteśmy? Jak się tego dowiedziałaś? Po czym, ponieważ ty również puszczasz mimo uszu te wszystkie słowa i tylko kontynuujesz swój wywód, więc Rowan zaczyna ciebie ignorować i zaczyna iść dalej w stronę Bridget i Grety. Natomiast dalsza część jest taka, że to już robi małe zamieszanie. Tak, właśnie to chciałam. Ale takie, które przyciąga uwagę Grety i Bridget. W związku z czym Greta, Bridget, nie wiem czemu zwracam się do Bridget, tak jakby tutaj siedziała graczka, która nie ugra, orientujecie się w sytuacji. Jakby jedno spojrzenie przez ramię i widzicie, że Zelda nadskakuje jakiejś ichtence, drugie spojrzenie, a zaraz, ta ichtenka, okej. Okay. I wszystko jasne, więc Greta jest już zorientowana w sytuacji, i myślę, że zajęła na tyle długo Rowan, że Angel i Hemp też są już gdzieś tam w okolicy, jeśli chcą teraz dołączyć do akcji. Ale może zacznijmy od Grety. Albo niekoniecznie, to była tylko taka sugestia. Znaczy,
jeśli się nie wydarzy nic, co mnie aktywnie zatrzymuje, idziemy dalej. Ale czy chcesz wciąż udając, że wszystko jest normalnie i w porządku? Nie widzę powodu, dla którego miałoby się to zmienić. Nie wiem, co sugerujesz. Zastanawiam się, czy możesz zrobić to w sposób, który będzie się wiązał z rzutem i jakoś przekona Rowan, że nie ma was o co podejrzewać, ale teraz zacząłem to mówić na głos i zanim skończyłem zdanie, dotarło do mnie, że sam nie wiem, jakby to miało działać. I mean, nie wiem, czy gdybym teraz pocałowała Bridget, to Rowan by stwierdziła, nie, moja szefowa nigdy by nie całowała wstrętnej raterki, ty mi powiedz. Dokładnie o tym pomyślałam. To jest na pewno pomysł. No ujmę, bo wcześniej tak krzyczałam, Harold, tak, czekaj. Lesbians, więc... Ujmę to tak, mechanicznie, z mechanicznego punktu widzenia, Rowan jest zegarem. Rowan jest czterotaktowym zegarem, któremu na razie zapełniliśmy jedno tyknięcie, bo Zelda odniosła tylko częściowy sukces. Mhm. Dlatego potrzebujemy go wypełnić sukcesami. To mogą być różne rzeczy, zależnie od tego, co się będzie działo. Jak najbardziej zachowywanie się w sposób, który jakby sprawi, że Rowan pomyśli, a nie jednak nie, byłoby czymś, co warto spróbować przynajmniej. Dobrze, także wracając do Grety, co się dzieje? Ponieważ tutaj widziałam uśmiechy innych graczy i we mnie też ta sytuacja wywołuje uśmiech, więc fuck it, dzisiaj jest dzień głupich akcji. Więc szepczę tylko do Bridget pod tytułem follow my lead i ją całuję, I guess. Jako w jakiś taki widowiskowy sposób. Znaczy, ja jako raterka w tym momencie nie jestem w stanie przychylić ich tenki w bardzo widowiskowym, wiesz, przechylonym pocałunku, ale... Dawno temu powiedziałem sobie, że jako mistrz gry, jako prowadzący nigdy nie poproszę o to gracza w takiej sytuacji, ale postawiłaś mnie pod ścianą, myszu. Całujesz ją. Rzuć ci, czy ci wyszło. Jakość pocałunku. No nie, mówimy oczywiście o tym odwracaniu uwagi i rozpraszaniu. No dobrze, to czy to będzie konsort czy sway? Diabelska oferta będzie taka, że ci wyszło, ale użyłaś za dużo języka. Pełno udawał, że tego nie słyszałem. Nie, wiesz, diabelska przysługa jest taka, że Bridget will remember this. Myślę, że na to nie masz wpływu. Ta znakomita gra ma tę jedną wadę, że ja nie mam miejsca, gdzie mam wszystkie umiejętności wyliczone. Dobra, znalazłem w końcu. Umiejętność pocałunek. Co to może być? Fines. Właśnie. O! To samo chciałem powiedzieć. Potencjalnie, ewentualnie, jeśli mówimy o czymś widowiskowym. A czy, wiesz, biorąc pod uwagę różnicę gatunków, to tutaj dużo zębów może wejść w użytek i wtedy skirmish. Wiesz co? No, pyszczek raterki niekompatybilny z ich teńskim. No. Okej, dobra, nie. Wycofajmy się z tych kaszczy. Tinker. Myszu, na co chcesz rzucić? Może być ukradkowy pocałunek na prawo. We wszystkim mam dwie kropki. No dobra, to trzymajmy się ewentualnie tej finezji. Ale w sumie Prowl też ma sens, bo oni się próbują ukryć trochę. No nie. Ewidentnie nie próbują się ukryć. A, przeciwnie. No dobra, okej. Okay. W sensie ukryć swoją tożsamość, o tak. To nie jest Prowl. No dobra. Dobrze. Prowl dotyczy fizycznego ukrywania swojej osoby. Dobrze, to ja, ponieważ Grecie zależy, żeby mieć dobrą opinię, to ja się puszuję. Za dwa punkty stresu wezmę sobie dodatkową kostkę do tej mojej finezji. Żeby rozwiać wątpliwości, nie mówimy tutaj o tym, że wiesz, ktoś się bardzo stara, żeby zrobić jak najlepsze wrażenie na tej drugiej osobie. Tu chodzi o to, ten wysiłek polega na tym, żeby to wyszło jak najbardziej naturalnie i rozwiało wątpliwości co do tego, że to może być udawane.
Mhm, ty tak sobie wmawiaj, Krzysztofie. Potato, potato. Dobrze, trzy kości. Pięć. Cudownie jesteś. Okej. Okay. Dobra, nie zdążyłem powiedzieć, jaki to będzie miało efekt, ale chciałem powiedzieć, że będzie miało standardowy efekt. I kissed a girl and... W związku z czym, tak, jesteśmy... No dobra, mamy do czynienia z komplikacją albo zmniejszonym efektem, więc... Możemy po prostu sobie powiedzieć, że to był zmniejszony efekt, tyknąć Rowan jeszcze jedno tyknięcie i będziemy w pół zegara dopiero, gdzie ona wciąż was podejrzewa i wciąż zmierza w waszą stronę. Ale powiedzmy, może tak. A... Myszu, jak sobie to wyobrażasz? Jak to wygląda? I don't know. Jak chcesz to zrobić, że zacytuję twój ulubiony podcast? Oż ty. O Boże, nie wiem, no powiedzmy, że Greta się wspina na barierkę ten pokładu, na którym się znajdujemy, żeby się znaleźć na wysokości bardziej odpowiadającej ustom Bridget, ponieważ jakoś się urzekło, Bridget jest wysoka, a Greta nie bardzo. I ją przyciąga i całuje, szepcząc na zasadzie go then follow my lead, i tak balansuje na tej barierce, co jest, nie oszukujmy sobie, widowiskowe i nawet pasuje do tego, że rzuciłam na finez. Ludzie zwracają uwagę, like traterka stoi na balustradzie i się całuje z ich tenką. To wątpię, żeby to był częsty widok. Tak, natomiast jakby nie, nic z tego nie jest czymś skandalicznym w Aurivium, ale jak najbardziej nie jest to również powszechny widok, więc odwracają się za wami głowy. Myślę, że Zelda jest blisko, więc widzi Rowan, tak jakby ona się zatrzymuje i patrzy na to i widzisz zwątpienie na jej twarzy, jakby ona dotąd była przekonana, że coś wyczuła, a teraz ma takie... Co tu się dzieje? Co ja tu robię? Co ja sobie myślę? A potem... Czy to wcześniej to były świerszcze? Jest grudzień. Natomiast... Bridget próbuje się nie zaśmiać, po czym tłumaczy, że wąsiki ją załaskotały. I tak, to było tyknięcie, więc ten zegar jest 2x4. Na pewno znowu, że tak powiem, to kupiło trochę czasu. Jasne? Greta i Bridget nie wykorzystały tego czasu, żeby zbliżyć się do Nenufaru, ale jak najbardziej to dało czas, żeby Hemp i Angel znaleźli się bliżej i mogą wesprzeć Zeldę na przykład. A czy... bo teraz gdybyśmy chcieli jeszcze jakoś odwrócić uwagę Rowan, żeby tyknąć kolejny fragment zegara, to czy to by już nie było bardziej podejrzane? To zależy, to znaczy... To zależy od tego, jakbyśmy ją... Tak, powiedziałbym tak, że cokolwiek zrobi Zelda, będzie w ryzykownej pozycji, ponieważ Rowan już ją podejrzewa. Natomiast wasza trójka w tym momencie jest po prostu osobami w tłumie. Więc wy jeszcze... Jeszcze nie zrobiliście niczego, żeby Rowan była na was wyczulona. Zelda się chyba wycofa z tego. Angel, bijemy się? No, bójka, popychamy po drodze Rowan i wypadamy za burtę i płyniemy do naszej łódki. Co wy macie wszyscy z tym skakaniem za burtę? Bo jesteśmy na łódce. Rzadko mamy okazję. Coś mówiłeś, Krzysztofie. Wiesz, możemy po prostu... Angel się obraca do Hempa i po prostu spyska. Jak pan śmie? Aha, czyli takie zwykłe odwrócenie uwagi. Myślę, że tak, wystarczy. No. Ewentualnie, jeśli to nie zadziała, to wtedy przerobimy to na pełną bójkę. Okej, okay. Spoko. To jest jak najbardziej rozsądny plan działania. Na pewno.
Nie mam wątpliwości. Różne rzeczy się tu już dzisiaj działy. Dobra, któraś z was musi rzucić. Ktokolwiek to inicjuje prawdopodobnie. Ewentualnie możecie to zrobić jako akcję grupową, ale nie wiem, czy jest sens. Ale po prostu nie mam pomysłu na to, jaka to jest właściwie umiejętność. Słuchajcie, to jest wszystko jeden wielki przekręt, więc... Sway? W pewien sposób wciąż możemy myśleć o Swayu. Ewentualnie możemy trzymać się tej finezji jako tej fizycznej umiejętności, którą można przekonać lub udawać. Czy to jeśli chcemy finez, to ja byłbym za. Znaczy, jeśli możemy finez. Tak, żeby było słychać to plaśnięcie w galaretę. Pozwalałem już na głupsze rzeczy, także droga wolna. Okej, a ja ci mogę pomóc przez to, że będę udawał, że mnie to zabolało. Cofnąłem się i, nie wiem, trąciłem kelnera z krewetkami na tacy. Perfekt. Okej, dobra, to Rafał, dodaj stres. Dodaj sobie kostkę za Rafała. Nie. I całe szczęście, bo to jest... Znaczy... Czwórka od Rafała, a pozostałe to były 2 i 3. Okej, dobra. Słuchajcie, trzymamy się kontrolowanej pozycji i zredukowanego efektu. Jesteśmy na 3/4, jeśli chodzi o Rowan. Angel plasnęła Hempa. Hemp zafalował, wycofał się, wpadł na raterskiego Kernela? Kelnera, wytrącając mu tacę, z której krewetki wysypały się na pokład. Sorry. Tak? Nie, po prostu, czy jeśli chcemy to ciągnąć, czy Hemp jest wciąż w swojej kobiecej postaci? Właśnie chciałem to powiedzieć. Okej, dawaj. A! Jak śmiesz! Przecież... I rzucam się na nią z mackami, tak plask. Tylko to jest... No, to jest kontynuacja tego, co właśnie zrobiliście tym rzutem. Jeśli chcemy tym odnieść kolejny sukces, to w jakiś sposób spróbujcie uwzględnić w tym Rowan. Nasza przepychanka znaczy, w końcu po prostu wpada w nią. Tak, po prostu jakby przenosimy tą walkę. Chmura pięści. Taranują ją. Najeżdża na Rowan. Albo nie, inaczej. Zaczyna jej głowa czasem wystawać z tego. Jeżeli mam kreskówkowo to opisywać. Może nie, chciałem powiedzieć, że Hemp może mną rzucić. Czy ja bym chciał, wiesz, Hempa odepchnąć prosto w Rowan, bo Hemp jest w innej postaci, ja nie. Więc jakby nie chcę, żeby Rowan się ten przyjrzała, więc ja po prostu odepchnę Hempa prosto w Rowan i zacznę uciekać. Po prostu w głąb kasyna. Spoko, chyba, że... kupuję to. Okej, nie kupuję tego. God damn it. Chyba, że ty owszem mnie popchniesz w jej kierunku, a ja ją okicham transem. Jesteśmy w... Nie w miejscu publicznym. Jest pełno ludzi. To się może źle skończyć. Okej, wracamy do planu Angel. Okej. Znaczy, to tak naprawdę każdy może rzucić, bo to jest, czy Hemp udaje, że ja go tak pchnąłem, że wpadł na Rowan. Nie tyle udaje, ile ty mnie naprawdę pchnąłeś, a ja po prostu robię raban i wpadam na nią. Wreck? Okej, czemu nie? Pozycja kontrolowana, efekt standardowy. I to jest z pomocą od Angel? Jeśli Angel się zestresuje. Tak, pewnie jestem na 5, więc tam nie do 6 przynajmniej nie będzie szans, że przy zbijaniu pójdę w tan. No. Okej, ja mam 4 kostki. Come on! 6 jest. Dobra, zatem ja już nie mówię złego słowa, wszystko toczy się dokładnie tak, jak to... Tak, zaplanowałyście to. Ta gra polega na tym, że to wszystko było zaplanowane. W związku z czym Angel brutalnie cię atakuje, popychając się. Ty myślę, że potykasz się po prostu tam o ratera, który stoi za tobą. O krewetki, które na ziemi leżały. Ach, rozumiem.
Czekaj, jak Blobos może się poślizgnąć? Jakby nie ma gatunku, który ma lepszą przyczepność. Nie no, bo powiedzmy, że jako Angelina jestem tak wyższa trochę i... A, rozumiem. Może stracić równowagę po prostu. Czyli tylko taką drobną powierzchnią dotykasz pokładu i ta drobna powierzchnia teraz wywraca się na krewetkach, a ty przewracasz się jak ścięte drzewo, także górną częścią swojej masy praktycznie oblewasz galaretą trochę Rowan. Prawdopodobnie nawet ścinając ją lekko z nóg, rzuciłeś na rek, jakby nie wyobrażam sobie tego inaczej. Inna kwestia. Rzuciłeś na rek, w związku z czym tak, to się właśnie dzieje. Przewracasz również tamtego ratera, a także Aurelianina, który właśnie podchodził, żeby pomóc mu się podnieść. I zasadniczo, zanim skończysz, to tam 5 osób leży na tym pokładzie. Rowan jest wściekła, ale pełen sukces. Nie podejrzewa, że cokolwiek było tutaj, że ktokolwiek działał przeciwko niej. Zelda czmychnęła, zniknęła w tłumie, jej tutaj już nie ma. A kiedy Rowan podnosi się i otrzepuje, zaczyna się rozglądać za Bridget, nie wiedząc, że to Bridget, i za Gretą. Nie widzi ich już, ponieważ one zdążyły czmychnąć do Nenufaru. A Bridget, imię ich tenki, o której myślę, Rowan. Rowan zaczyna jeszcze iść, próbuje podejść do relingu, żeby się zorientować, co się stało. A nuż ktoś skoczył za burtę. W końcu jesteście na statku. Ale w tym momencie jakby cały tłum nagle obraca się przeciwko niej, bo wszyscy podnoszą głowy, także jakby w ogóle nie zwracają uwagi na to, co robi Rowan, a na dodatek próbują podejść, żeby mieć lepszy widok na ten górny pokład z ringiem, ponieważ nad kasyno nadleciał właśnie sterowiec. A wszyscy podnoszą głowy i takie okrzyki zdumienia i zachwytu roznoszą się po pokładzie, ponieważ jest to jeden z nowych modeli tak zwanych sportowych. To jest mini sterowiec. Przez mini mam na myśli, że będzie pewnie rozmiarów autokaru, ale mówimy o czymś, co jest tylko na parę osób, tylko na takie krótkie przeloty, krótkie trasy. I na razie tylko kilka jest w prywatnych rełkach. To dopiero niedawno trafiło na rynek. I z tego sterowca prosto na ring wyskakuje czempion Aurelianin Albert Blanke, więc witają go oklaski, wiwatujące tłumy. I jakby ten sterowiec, w tym momencie wszyscy skupiają się tylko na nim, Rowan nie jest w stanie przecisnąć się przez tłum, a wy wszyscy czmychacie. I znowu, biorąc pod uwagę, że to Blaze in the Dark, wiedzieliście, że on tu przyleci i to było wszystko zaplanowane, żeby w tym momencie wykorzystać go jako tę ostatnią osłonę. I słuchajcie, to jest to. To był skok. To była akcja. Sobie tylko znanym sposobem, kiedy sterowiec wisi nad ślepym losem. Tak, znowu zapomniałem nazwę statku. Sterowiec wisi nad ślepym losem, a Nenufar odpływa w dal i po chwili jakby znika w ciemnej nocy. Wy wszyscy jesteście tam na pokładzie, sobie tylko znanym sposobem. I co? Bridget gratuluje wam zgranej akcji. W ogóle w momencie, gdy Nenufar odbił, ona po prostu roześmiała się w głos, mówiąc, że nie robiłam tego od bardzo dawna. Greta tylko nosi jedną brew, zastanawiając się, co konkretnie Bridget ma na myśli. To samo mi przez głowę przeszło. Kolejny romans. Greta łamaczka serc. I co? Kolejna scena to już będzie spotkanie z domicą Cornelią. Ulala. Najwyraźniej. Ulala. I to już wszystko w tym odcinku. Dzięki wam, drodzy widzowie i słuchacze, bardzo za poświęcony nam czas i uwagę. Dziękuję moim graczom za te same rzeczy. I co? Bardzo chętnie przywitamy wszelkie komentarze. Jeśli oglądacie ten odcinek jako film na YouTubie, no to pod odcinkiem. Zachęcamy też do odwiedzin na grupie Sesji na Podsłuchu na Facebooku. Alternatywnie fanpage podsłuchane.pl też na Facebooku.
Zapraszamy również... Co? Kot! Mów dalej. Myślałem, że się potknąłem na czymś. Zapraszamy również do odwiedzenia galerii fanartów, którą prowadzimy na naszym profilu na Patronite pod adresem patronite.pl/sesje. Tam trzeba jeszcze kliknąć galerię. Nasi fani potrafią ładnie rysować i przysyłają nam w tym momencie już od lat różne rysunki, które gromadzimy i tam wystawiamy. Także bardzo zachęcamy, żeby tam odwiedzić, pooglądać. A jak już będziecie na Patronite, możecie rozważyć, czy nie rzucić nam piątaka albo trochę więcej. Nasi patroni mają dostęp do naszych notatek i podsumowań i przemyśleń po każdym odcinku. Publikujemy taki tekst, w którym zazwyczaj prowadzący lub prowadząca coś pisze na temat sesji, na temat tego, jak ona poszła, jak była zaplanowana, co miało się wydarzyć, a się nie wydarzyło. Czasem po prostu dzielimy się naszymi notatkami, na podstawie których prowadziliśmy. Czasem gracze dorzucają swoje 3 grosze. No i oczywiście w momencie, gdy byłycie patronem choć przez miesiąc, to macie dostęp do całego archiwum tych tekstów, a w tym momencie to chyba będzie już małe kilkadziesiąt stron. Także zapraszamy. No. Jeżeli chcecie nas też wesprzeć w inny sposób, możecie sobie kupić gadżety z logo sesji lub innych prowadzonych przez nas podcastów w ramach sieci podsłuchane.pl. Znajdziecie je w naszym sklepie pod adresem podsłuchane.pl/sklep. I jeżeli chcecie, podzielcie się sesjami na social media, żeby nas było więcej i żeby ludzie zakochiwali się w RPG-ach tak jak my. No. O. 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 I to tyle. No, cześć. Cześć. Na razie. Bye. Czołówka z tego zrobimy. Co sobie twoi sąsiedzi pomyślą?